Jeziorany Podcast 24. Cóż za piękna liczba. W dobrych nastrojach witają Was Rafał Niewiadomski. I Andrzej Cymorek, witamy. I Andrzej Cymorek, którego większość kojarzy jako Jędrasa. Ach. No Jędras, początek sezonu za nami. Tak jest. Bilans 4-1. No i jakie są Twoje pierwsze odczucia, powiedz mi? Odczucia, widzę, że dzisiaj Rafale konkretnie bardzo od razu przechodzimy do rzeczy. Będzie, super. Może nie będzie krótko, ale będzie zwięźle i rzeczowo. Konkretnie, dobra. No raczej pozytywnie, umiarkowanie pozytywnie. No ta, na czele konferencji zachodniej Lekkersi nie byli dawno, więc no to już nawet po tych pięciu meczach to i tak jest powód do jakiegoś zadowolenia. Wiadomo, jak to jest zwykle przed sezonem, no, kibice liczą na optymistyczny scenariusz, przeciwnicy na negatywny, prawda, okazuje się zwykle po środku. No tak jest i tym razem, no, są pewne rzeczy, które wychodzą lepiej, są pewne rzeczy, które może nie sprawdzają się tak, jakbyśmy chcieli. Aha. Ale generalnie, no, co tu dużo mówić, widzimy przebłyski, no, prawdziwej dominacji gwiazd, no i widzimy bardzo dobrą obronę, w tej chwili chyba trzecią widzę. Mhm. No i to tak w paru słowach tak to wygląda. Jak Twoje wrażenia? Czy podzielasz też moje zadowolenie? No, ciężko nie być zadowolonym, skoro mamy 4-1 i chyba od wielu, wielu lat jesteśmy w czubie tabeli konferencji zachodniej. Chociaż to jest dopiero 5 spotkań, więc ja jakoś tam się mocno, nie wiem, nie nakręcam, bo to jest tylko 5 spotkań, tu jeszcze różne rzeczy się zdążą wydarzyć w tym sezonie. Natomiast najważniejsze, że powoli wszyscy wracają do zdrowia. I no właśnie, chciałem jeszcze powiedzieć tak na szybko, zanim się rozgadamy, tak 2-3 rzeczy. Pierwsza to taka, że przepraszam wszystkich za mój głos, natomiast jestem po operacji zatok, już 6 tydzień mija, natomiast jestem na mocnych lekach, mówię przez nos, więc generalnie jest ciężko, więc zdaję sobie sprawę z tego, że może mogę być nie do słuchania. A druga sprawa, no właśnie, druga sprawa odnośnie Jeziorowców. Nagrywamy sobie ten podcast przed meczem z San Antonio Spurs, który odbędzie się dzisiaj o 24 naszego czasu, w nocy z niedzieli na poniedziałek. Ja się tym meczem strasznie jaram, bo zrobiłem sobie taki mały, szybki research. Ostatni raz, kiedy Lakersi i San Antonio byli pierwszą i drugą drużyną konferencji zachodniej, grali ze sobą mecz o, powiedzmy, o liderowanie w lidze, czy no może nie o liderowanie w lidze, czy tam w konferencji, tylko po prostu byli jedynką i dwójką zachodu. Wiesz, kiedy miała miejsce taka sytuacja ostatnio? Obstawiam 2011. Dobrze obstawiasz. Ja dokładnie daty nie powiem, natomiast był to pewnie marzec lub kwiecień, końcówka sezonu, kiedy byliśmy razem na tym samym miejscu. To jest kupa czasu. I powiem ci, że te 8 lat, to dla mnie to jest po prostu masakra. 8 lat praktycznie scaliśmy, przegrywaliśmy. Mówię w pierwszej osobie, tak? Bo ja się cały czas czuję jako część tej drużyny i przeżywam to tak jak każdy kibic swojej drużyny. Natomiast kuźwa, 8 lat. I powiem ci, że nareszcie wracamy do grania o coś. Oczywiście do grania o mistrzostwo jeszcze daleka droga, bo tu wiele może się zdarzyć. No. Natomiast, no dobra, mamy ten początek sezonu. Jaram się trochę tym meczem, który będzie dzisiaj z San Antonio. Co prawda jest to mecz wyjazdowy, więc będzie strasznie ciężko wygrać. San Antonio gra bardzo fajną ofensywę, chociaż ja mam wrażenie, że my się bardzo dobrze matchupujemy z San Antonio i tak w sumie powiem tak, nie zdziwiłbym się, gdyby oni na koniec sezonu zrobili lepszy bilans od nas, natomiast w bezpośrednim starciu mam wrażenie, że mamy więcej argumentów. Na pewno lepiej się matchupujemy niż rok temu. Pamiętam, że w poprzednim sezonie te mecze z San Antonio były straszną męczarnią dla Lakersów. Pechowo je przegrywaliśmy chyba. Pamiętam, że tak, ktoś... one wszystkie były w ogóle w tej pierwszej części sezonu, kiedy jeszcze Lakers byli zdrowi, żeby było śmieszniej. I we wszystkich chyba grał LeBron, a Lakersi chyba tylko wygrali jeden z czterech. I tam zwykle zawsze w każdym meczu mieli przewagę, ale potem w końcówce ktoś tam w San Antonio odpalał. Pamiętam raz w jednym z meczów Davis Bertans po prostu chyba z 5 trójek trafił w czwartej kwarcie i rozstrzelał Lakersów. W innym meczu pamiętam, że Aldridge po prostu wszystkich miażdżył. Na pewno w tym sezonie faktycznie Lakers matchupują się lepiej, mogą wysłać dobrych obrońców na najlepszych zawodników Spursów. No, dane Greena na DeRozana i na przykład nie, Davisa albo Howarda na Aldridge'a, więc myślę, że powinno być trochę lepiej. Chociaż no, wspomniałeś, że nie zdziwisz się, jak San Antonio będzie miało lepszy bilans. Ja myślę, że nie będzie miało San Antonio lepszego bilansu, bo mi się zdziwił bardzo. Ja bardziej myślę, że to będzie zespół, który owszem do playoffów wejdzie, ale gdzieś tam w tej dolnej części tej ósemki. Całkowicie jak najbardziej oczekuję, że Lakersi będą lepsi w tym sezonie.
Natomiast czy dzisiaj wygrają, no będzie to na pewno trudny mecz. Jak zwykle Spursi będą świetnie przygotowani. To jest zgrany zespół, który no już któryś rok gra, przynajmniej trzon zespołu ma zachowany. Lakersi 22 ciągle... lata z rzędu są Tak. w playoffach. No to mówi samo za siebie. No ale Lakersi wiadomo, jeszcze się zgrywają, jeszcze się docierają, więc no zobaczymy. No to widzieliśmy mecz w Dallas, jak zagrał LeBron i widzieliśmy na przykład mecz z Clippersami przegrany, jak zagrał LeBron, więc to zależy tak naprawdę w jakiej formie stawią się gwiazdy. Jeżeli James zagra tak bliżej tego poziomu z Mavericks, no to będzie, myślę, duża szansa na wygraną, a jeżeli zagra słabiej jak z Clippersami, no to możemy tego nie wyciągnąć. No dobra, mecz z San Antonio sobie odkładamy na bok, on dopiero przed nami, chociaż niestety jak nasi słuchacze będą odsłuchiwać ten podcast, to już będą wiedzieli co i jak i sam jestem ciekaw, czy będziemy w dobrych nastrojach jutro, czy złych, jak będą ludzie tego słuchać. Natomiast no właśnie, przejdźmy sobie tego ostatniego meczu z Dallas. Oglądałem ten mecz na żywo i trochę się czułem, niby to był 1 listopada, a czułem się jakby to był maj, czerwiec, no co najmniej. Atmosfera Tak. playoffs. Też miałeś takie odczucie? Tak, świetny był mecz, zwłaszcza w drugiej połowie, kiedy Lakersi się stawili do gry, zwłaszcza LeBron dał sygnał do ataku. No i pojedynek po prostu, Ej, powiedzmy, czekaj, czekaj, taki... czekaj. Sygnał do ataku Tak. dał Caruso. Znaczy, okej, okay, Caruso dał dunkiem, zgadzam oczywiście też, natomiast no, sam LeBron na samym początku trzeciej kwarty pocisnął Tak. trochę, Lakersi troszkę odrobili straty i potem zrobił się mecz. No i niesamowity pojedynek przyszłości z, powiedzmy, teraźniejszością slash przeszłością, tak? Ja Czyli Doncicia jeszcze z LeBronem. jedną rzecz wyciągnąłem z tego meczu i tak sobie pomyślałem, że chyba tak jest przez całe życie, przez całą karierę LeBrona w NBA, że nie masz takiego wrażenia, że jak LeBron jest w gazie, to praktycznie co by się w meczu nie działo, to zespół, w którym gra LeBron, zawsze ma szansę na zwycięstwo w końcówce tego meczu. I powiem ci szczerze, że bardzo często Cleveland Cavaliers oglądałem jeszcze w tych czasach przed tym, jak poszedł do Miami. I ja byłem zawsze w szoku, że zespoły LeBrona miały to do siebie, że mogły grać słabe mecze i tak dalej, mogły przegrywać 15, 10, 20 na początku czwartej kwarty, a zawsze jakoś to się tak działo, że w końcówce meczu i tak zespół LeBrona miał szansę albo na doprowadzenie do remisu, albo na wygraną w regulaminowym czasie gry i to się bardzo często tak działo i tak sobie przypomnę, że te zespoły LeBrona w sezonie regularnym zawsze dobre bilanse miały. Zeszłego sezonu nie liczę, bo to był ciężki sezon i pod względem kontuzji, i pod względem tego, że LeBron miał młodzież. No i chyba teraz jak patrzę na grę LeBrona, to też mi się wydaje, że on chyba nie był tak zmotywowany w zeszłym roku, jak w tym roku jest. Nie odczuwasz tego tak? Widziałeś zaangażowanie jego w obronie teraz? Tak, nie, no LeBron na razie w tym sezonie w obronie jest rewelacyjny, to nie ma dwóch zdań. Rotuje, staje na Tak, ofensach. świetnie gra, jeśli chodzi o tą motywację, to znaczy jeśli chodzi o poprzedni rok, to co mi się rzucało w oczy do czasu, aż LeBron doznał kontuzji, on sobie wybierał mecze, w których stawiał się z większym zaangażowaniem, a mecze, w których troszkę tak przechodził obok. Pamiętam serię wyjazdową na początku, jakoś tak w pierwszej części sezonu. Lakersi grali bodajże w Orlando, gdzieś tam jeszcze. Przegrali te mecze z dość pasywnym LeBronem, a potem był mecz w Miami i tam już LeBron był zupełnie inaczej nastawiony, rzucił chyba 50 punktów. Lakersi wygrali. No i to tak widać było z meczu na mecz takie kontrasty, że LeBron sobie dobierał troszkę tak jakby sobie w kalendarzu zaznaczał te mecze, w które wchodził z pełną parą i te, w których tak powiedzmy troszkę sobie te siły oszczędzał. Czyli no chyba zdawał sobie sprawę z tego, że zeszłoroczny sezon to był taki projekt. Wyjdzie transfer Davisa, ok, nie wyjdzie, to w przyszłym sezonie Znaczy, będziemy się bawili. LeBron też zawsze robił tak, że on sobie, zwłaszcza w tych swoich pierwszych sezonach w nowych klubach, czy tam w Miami, czy potem po powrocie do Cleveland, to te pierwsze miesiące to on tak wyczuwał trochę zespół, z kim ma do czynienia. Te zespoły często zaczynały słabiej i dopiero w tej drugiej części sezonu LeBron włączał wyższy bieg i drużyna zaczynała wygrywać. No teraz być może byłoby podobnie z Lakersami, no ale jak wiemy, doszło do kontuzji LeBrona, a potem tych nieszczęsnych plotek transferowych, które rozbiły zespół od środka, więc no nie dowiemy się, czy tak by też było. Natomiast no, faktem, że w tym sezonie wygląda, zwłaszcza w tym ostatnim meczu, no wow, jak 20-latek po prostu, niesamowicie Fajne jest też zagrał. to, że LeBron na siłę nie pałuje, tylko przynajmniej tak było w meczu z Dallas i w tych poprzednich meczach. Oddawał piłkę Davisowi po prostu na low poście, żeby grał jeden na jeden.
I to jest takie oddanie pałeczki. I Tak. widać, że on nie ma z tym problemu. Widać, że on sobie zdaje sprawę z tego, że to Davis musi być tym gościem, który pociągnie nas w sezonie regularnym. Jedyne, do czego mógłbym się doczepić, jeśli chodzi o LeBrona w tej chwili, to, że za mało gra pika z Antonym Davisem, bo trochę mi tego brakuje. Trochę momentami jest zbyt taka statyczna, jest piłka do Davisa i czterech gości stoi w miejscu. A jak mieliśmy okazję zobaczyć, zawsze kiedy grają pika, to coś z tego jest. I tak się zastanawiam, czy oni po prostu zdają sobie sprawę z tego, że tym pikiem wcześniej czy później zamordują 28 z 29 pozostałych ekip na dzień dobry, czy po prostu nie grają tego, bo nie chcą się zdradzić. Nie wiem, nie ogarniam tego, natomiast za mało tego jest, stanowczo za To znaczy, mało. myślę, że po części na pewno nie chcą wszystkich kart odkrywać w listopadzie, natomiast też dużo drużyny, z tego co widzę, zamienia krycie przy tych pikach. Oni próbują czasami zagrać tego pick and rolla, ale jest switch i wtedy w sumie nie ma wyboru, zostaje tylko izolacja albo LeBron z obrońcą na obwodzie, albo piłka na post do Davisa. Takich klasycznych obron typu właśnie, nie wiem, czy ice, czy drop, kiedy drużyny no, nie zamieniają krycia, jest niewiele. Zobaczymy, jak będzie z czasem. Natomiast faktycznie LeBron bardzo stara się kreować Davisa. Ja też słyszałem jakiś fragment wywiadu z Danem Greenem w jakimś programie, nie wiem, czy to był jakiś radio, Tak, czy jakiś tak, program, tak, który tak, tak, tak. stwierdził, że Anthony Davis jeszcze nie jest w 100% formy i że jeszcze prawdziwego Davisa dopiero zobaczymy. No, jestem bardzo ciekaw, jak wygląda jeszcze lepszy Davis. Scary shit, bo na to Tak, było Amerykanie. dokładnie, dokładnie. Natomiast, no tak, jak oglądałem sobie ten mecz Dallas i w tej końcówce widzieliśmy albo LeBrona atakującego mismatche, albo piłkę na post do Davisa, to taki miałem flashbacki z czasów Kobe'ego i Gasola, kiedy także w ten sposób Tak. wykańczali rywali, albo Kobe z obwodu, albo piłka właśnie na ten prawy blok do Gasola, który sobie potem już pracował swoją wyśmienitą techniką i pracą nóg i ogrywał rywali jeden na jednego. Ja rozumiem, że Porzingis też wraca po długiej kontuzji, nie było go rok, także jeszcze nie jest tym gościem, którym będzie za kilka miesięcy. Natomiast to, co rzuciło się w oczy, to, że Anthony Davis krył Porzingisa w obronie bardzo często, nie bał się tych pojedynków. Natomiast kiedy Davis był w ataku, to Porzingis był chowany w obronie za kimś innym, za, nie wiem, tam chyba Powell krył momentami głównie AD. I to też pokazuje, że ci dwaj goście, właśnie LeBron i Anthony Davis, są niesamowicie uniwersalni. No i tak ten początek sezonu, taki jaki miał być w ich wykonaniu, to taki jest. No i co, przejdziemy sobie chyba teraz do wsparcia pozostałych zawodników. Tak. Bo tutaj, no niestety, tak jak ja miałem takie odczucie, że nie nastąpi przełamanie KCP, niestety. No i co, no i jeśli chodzi o zadaniowców, to tak naprawdę poza Greenem, to nie mamy chyba za bardzo na kogo liczyć. Znaczy, to jest tak, że o ile Lakersi może mają no, przeciętny, że tak powiem, ten skład poza gwiazdami, to jednak mają go szeroki, więc w każdym meczu ktoś tam odpali. No, na przykład mieliśmy mecz z Utah, gdzie odpalił Daniels. W innym meczu tam miał swoje 5 minut Caruso. Już nie pamiętam, aha, też Kuk w jakimś meczu dobrze zagrał, więc to jest też ten plus, że jednak nawet jeżeli każdy z tych gości zagra co piąty mecz dobrze, to już i tak jest coś, to już i tak jest wsparcie dla gwiazd, które często wystarcza. Natomiast wspomniałeś poza Greenem, no ten Green. Ja chciałem właśnie jemu poświęcić chwilę, bo muszę Wow, powiedzieć, że jestem naprawdę. 50%, 50% Tak. trójek w tym sezonie na Jestem pod przestrzeni tych pięciu wrażeniem. spotkań. Ja przyznam, że ja oczekiwałem, że on będzie lekkim rozczarowaniem. Trochę go miałem za lekko zawodnika troszeczkę przecenianego. To znaczy, myślałem, że okej, dobry obrońca, ale nie tak dobry, jak o nim się mówi. No i dobry strzelec, ale bardzo nierówny, chimeryczny. I pamiętam, że bardzo irytował kibiców San Antonio swoją nierówną grą. Pamiętam też, że jak otrzymał nowy kontrakt jako zawodnik z Puls, to zanotował duży zjazd, więc byłem pełen obaw co do tego Greena, zwłaszcza, że on przyszedł w klimacie takiego dużego, powiedzmy znaczącego ruchu, tak? Bo dostał 15 milionów dolarów, był takim w sumie najpoważniejszym ruchem na rynku wolnych agentów, miał być tym trzecim po LeBronie Davisie. No i byłem, troszkę się obawiałem, natomiast muszę powiedzieć, że wow, no, ten gość robi tyle świetnych rzeczy, już nawet abstrahuję od tego rzucania, bo na razie trafia, ale nawet jak nie rzuca, po prostu w obronie jest taki pożyteczny, zwłaszcza w obronie zespołowej, zawsze znajduje się we właściwym miejscu, rusza się bez piłki, no po prostu świetny zawodnik. No i oczywiście dzisiaj wisienka na torcie, czyli ta trójka na remis z Dallas.
która już praktycznie, no nie wiem jak on to zrobił, tam w obronie Curry miał już nawet rękę na piłce praktycznie, prawie ten rzut zablokował, a on i tak dał radę tą trójkę trafić. Tam swoje zrobił Dwight Howard. To już nie chciałem o tym wspominać, wszyscy widzieli. Ja uwielbiam to czasami, jak wchodzę sobie gdzieś tam poczytać forum czy na Twittera, to oczywiście jest pierwsze, co na co kibice zwrócili uwagę, hejterzy, to przecież tam był faul, tam był faul. No był faul, no niestety był faul. Sędziowie tego, nie wiem, czemu sędziowie tego nie widzieli, czy ten, który był za linią końcową, sędzia chyba akurat stał w taki sposób, że no mógł tego nie widzieć, bo raz, że pewnie się patrzył już na danego Greena, dwa, że w momencie, kiedy się patrzył na młodego Carego, to za nim stał Dwight Howard, czyli pewnie nie widział, jak on go tam ciągnie za tą koszulkę. Natomiast no tak się niestety gra, pomyłki sędziowskie są częścią gry. No i pewnie jeszcze się nieraz zdarzy, że w tym sezonie to my będziemy psioczyć na sędziów, bo pewnie czegoś nie wyłapią i pewnie dojdzie nam jakaś elka w trakcie tego sezonu. No też sędziowie często w końcówkach połykają gwizdki przy takich sytuacjach, pozwalają na więcej i musi być naprawdę ewidentny faul. W sumie był ewidentny, tak? No był, no. Ale bardziej Nie przy mam co rzucie, tutaj. bardziej w akcji przy rzucie, jak gdzieś tam na zasłonie, no to często puszczają. No ale no to co stało się, co zrobimy? Trójka wpadła, dogrywka wygrana i tyle. No i pewnie kibice Dallas są wkurzeni, no ale. No cóż, raz na wozie, raz na wozie. Znowu trafi się sytuacja, kiedy pewnie tak jak mówisz, my będziemy wkurzeni. Tak. No, musi być karma. To się nazywa karma. Tak. Jest gdzieś tam równowaga w przyrodzie zawsze, także tyle ile razy jesteśmy na górze, to będziemy też na dole. No to dobra, no to Danny Green mnie nie rozczarowuje i nie zachwyca, gra to, czego się spodziewałem. I tak sobie powiem ci, że jesteśmy od drugiego Danny'ego Greena, od tego bym spokojniej spał. Tak, brakuje jednego, dokładnie jeszcze jednego zawodnika, jednego startera na obwód. Niekoniecznie jakiejś gwiazdy, ale po prostu jednego solidnego zawodnika. Jest taki pan w Memphis, który No czeka jest. Myślę na o nim, odkąd zwolnienie. zacząłeś wywód. Myślę. Tak, ale nie wiem, boję się, raz, że boję się, że go klub nie będzie chciał puścić, a dwa, no wcale nie jestem taki pewien, czy on wybierze Lakersów, jak już będzie wolnym agentem, Nie, więc to jest druga sprawa. podobno wybierze Lakersów. Co do tego podobno nie ma wątpliwości. Natomiast ja się bardziej obawiam tego, że jakiś klub wyskoczy z jakąś dziwną ofertą. A jest kilka ekip, które mogłyby go chcieć i które mogą coś zaoferować w zamian. No są, natomiast coś się nie kwapią do dokonania wymiany. Natomiast no, ja czytałem różne wiadomo, zależy kto się wypowiada. No, są osoby, które twierdzą, że tak jak piszesz, Lakersi, tak jak mówisz, Lakersi są zaklepani, jeżeli Iguodala będzie wolnym zawodnikiem, no bo też reszta dawna relacja z Robem Pelinką, no ale też są insiderzy, którzy wskazują bardziej na przykład na Clippersów. Z którymi też ma jakieś relacje Iguodala, no choćby z Jerrym Westem, z którym się znalazł Warriors, więc no ja nie jestem taki pewien, czy Iguodala wybierze Lakers, bardzo bym tego chciał, bardzo bym chciał, żeby te twoje informacje były prawdziwe, no bo to jest na pewno zawodnik taki trochę brakujący element, no z nim na parkiecie Brakujące ogniwo, zamiast KCP, no to naprawdę już no już nie byłoby jakichś znaczących takich poważnych braków No w dobra, no to jak składzie. przy plusach jesteśmy, no to co? Dwight Howard. Tak, też jak No i co, najbardziej właśnie to jest. spodziewałeś się tego przed sezonem, że Dwightowi zajmą tak naprawdę dwa spotkania, żeby kibice go pokochali i znowu traktowali jak swojego i w ogóle zapomnieli o wszystkim, co było? No tak to jest. Wiesz, no kibice szybko zapominają, co złe, jak zawodnik wychodzi, wypruwa sobie flaki na parkiecie dla nich i faktycznie wygrywa mecze. Ej, Dwight jest fenomenalny. To nie jest tak, że on robi 20 punktów, 30 Nie. zbiórek i tak dalej. Natomiast fenomenalny jest, bo on naprawdę zapieprza na tym boisku. On robi całą czarną robotę. Jest fizyczny, fauluje, sieje pod koszem sieje taki strach, horror, nie wiem jak to dalej nadać, terror. I to jest taki Dwight Howard, jakiego ja chciałem właśnie oglądać. I to jest tak, że on ma pewne już. On powyżej pewnego poziomu nie podskoczy. Natomiast to, co może dać i to, o czym się mówiło przez całą jego karierę, Dwight, przestań błaznować, zajmij się graniem w obronie, zrób to, w czym jesteś świetny. A on, nie wiem, czy pamiętasz, on zawsze starał się skupić na tym, żeby pokazać się w ataku, jak Tak. próbował grać post-up i tak dalej, i tak dalej. Gdzie on nigdy, to nigdy nie był materiał na to, żeby być graczem
pierwszą opcją, itd., itd. Dwight, gdyby to zrozumiał kilka lat temu, że ma robić to, co, w czym jest świetny, czyli zbierać, bronić, siać postrach pod koszem i tak dalej, to ja założę się, że Dwight już by miał minimum jedno mistrzostwo z którąś drużyną i jego kariera nie potoczyłaby się tak, jak się potoczyła. I jasne, że mocno żałuję, że Marcin Gortat nie jest w Jeziorowcach, bo miałbym łatwiejsze dojście do wielu ciuchów treningowych Jeziorowców. Natomiast jaram się tym, że jest Dwight, naprawdę. No, mega, mega gość, mega mam szacunek do niego w tej chwili i zobaczymy, jak to się rozwinie, to jest dopiero 5 spotkań, ale chyba widać jakąś taką zmianę na dłużej. No musiał zostać Dwight przyparty do muru, żeby faktycznie pewne rzeczy zrozumieć. Szkoda, że tak późno tutaj mówisz. Natomiast no, w końcu przestał katować te postapy, które po prostu wychodziły mu tragicznie już w ostatnich latach. Męczył się, tracił piłkę, nie trafiał. Tylko stawia w końcu zasłony, które potrafi stawiać kiedy chce, a nie zawsze mu się chciało w przeszłości. Walczy pod koszem po obu stronach, zbiera, czasem też dorzuci jakieś ważne punkty, robi całą tą brudną robotę, świetnie wygląda w zestawieniach z Davisem na parkiecie. Tak, to jest podobno w zaawansowanych statystykach. Widziałeś te statystyki gdzieś? Tam się... Przeglądałem, tak. Już teraz nie zacytuję dokładnych liczb, ale faktycznie te piątki... No to już Ci mówię. Przez 54 minuty, które byli razem na boisku, rating w obronie to jest 73,2. Wow. No to To jest killer. To jest moc. I to jest podobno najlepszy duet w lidze przy minimum chyba tam jakiejś tam ilości minut, nie wiem, czy 50, czy tak, jeszcze czytałem, że to są dwaj najlepsi blokujący w tej chwili, czy wczoraj, tak, jeszcze nie wiem, czy to się zmieniło, ale w pewnym momencie byli na czele tej listy. No, ja przyznam, nie byłem fanem Dwighta, nie byłem zadowolony, że on trafił do Lakers. Liczyłem na to, że jednak Joakim Noah trafi do Lakersów, a w ogóle to byłem załamany kontuzją Cousinsa. Natomiast no, Howard na razie zrobił dużo. Hej, Cousins może wrócić w tym sezonie w playoffach. Myślę, że nie wróci. No, wiem, że tak mówił Frank Vogel, ale zauważyłem, że Vogel to tak nie wszystko, co mówi, to należy brać na 100%. Myślę, że to jest takie trochę mówienie, żeby podkreślić, żeby Cousins się poczuł jako element zespołu, że nadal jest w tym zespole. No może, ja nie wierzę, że wróci. No, wydaje mi się, że to już powinien sobie całkowicie ten sezon odpuścić, bo to już kolejna poważna kontuzja. No ale mniejsza o Cousinsa. No Dwight na razie robi wszystko, co może, żeby faktycznie odkupić sobie swoje dawne winy. No i przyznam, że mi też przyjemnie się go ogląda, kiedy walczy, kiedy blokuje piłkę, uderza nią w trybuny i po prostu pobudza publikę do jeszcze głośniejszego kibicowania, albo tam raz pogroził palcem jak mu tą, bo no super, oby tak dalej, oby Dwight był zadowolony z tej roli, oby mu się z czasem nagle nie przywidziało, że skoro tak mu dobrze idzie, to powinien dostawać więcej piłek. Jeżeli będzie tak, jak jest teraz, będzie zadowolony rolą, jaką ma teraz, no to super. Ja nawet bym się zastanowił, czy go z czasem nie wstawić do pierwszej piątki, bo akurat JaVale McGee to jest jeden ze słabszych elementów zespołu w tym sezonie i póki co gra słabo. To pytanie, czy takiej zmiany nie warto byłoby przemyśleć. No fakt faktem, że JaVale nie wygląda tak jak w zeszłym sezonie. Znaczy... Kurczę, no nie jest jakoś tak, 23 minuta, kurczę, moje pierwsze. Nie jest jakoś też tak fatalnie, no to, bo jego rola się też troszeczkę zmienia, jest bardziej na boku, nie jest potrzebny tak naprawdę przy wykańczaniu akcji. Tak, ja mam wrażenie, że on nie tyle gra gorzej, co po prostu jego rola się troszeczkę zmieniła i nie jest tak bardzo potrzebny w ataku. Znaczy przez to gra słabiej w obronie też. No to masz rację, że ma gorszą, mniejszą rolę w ataku, ale też przez to, wydaje mi się, brakuje mu przez to trochę zaangażowania po drugiej stronie. Aha, no na to jeszcze tak mocno nie zwracałem uwagi, szczerze mówiąc, nie zauważyłem jakoś tam tej obsługi u niego w obronie. Natomiast jest nie, bywało gorzej. Natomiast no właśnie, no mamy Dwighta, mamy JaVale, o którym za dużo chyba nie ma co mówić, bo po prostu. No i co, no i reszta tych zadaniowców, no chyba tutaj trzeba czekać na Kyle'a Kuzmę, bo on dopiero zagrał pierwszy mecz. Widać było, że jest totalnie bez rytmu meczowego, nie trafił kilku trójek i z tych jego zapowiedzi szumnych no na razie wyglądało to słabo, jeśli nie bardzo słabo. Natomiast no co, trzymam kciuki za to, żeby pokazał się z meczu na mecz coraz lepiej, bo wiadomo, że Kyle Kuzma to jest klucz. Jeżeli on będzie trafiał trójki, rozciągał grę, ścinał wtedy, kiedy LeBron ma piłkę w łapach albo Anthony Davis pod kosz i zdobywał łatwe punkty, to być może to jest to brakujące ogniwo. No.
No Kuzma, no to owszem, no tam wszedł, rzucił tam te 9 punktów bodajże. Trójek nie trafił faktycznie, ale też te trójki to takie trochę trudne rzuty były zazwyczaj. No zobaczymy, ja trochę się martwię innym aspektem a propos rzutu. No bo trójka Anthony Davis, KCP i Kyle Kuzma wszyscy trenowali z niejakim lethal shooterem, popularnym trenerem rzutowym i póki co rzut Davisa i KCP wygląda w tym sezonie słabo. Nie widać tego, no. I pytanie, czy ten trener faktycznie zrobił dobrą robotę, czy trochę nie zaszkodził. No damy im trochę czasu, zobaczymy. Natomiast co zwróciłem uwagę a propos rzutu, tutaj troszkę odbiegnę od tematu Kuzmy, to rzuty osobiste LeBrona Jamesa, które wyglądają dużo lepiej. Tak, jest poprawa. Skuteczność powyżej 80% i faktycznie technicznie już widać było już w preseason, że trochę się zmieniło. On już nie robi tych wykroków dziwnych przy rzutach osobistych. Płynniej to wygląda i mam nadzieję, że ta skuteczność się utrzyma przez cały rok. Byłoby super, jakby trafiał powyżej 80%, no bo to zwykle był tam na poziomie 70 paru, a teraz 80 parę, no to byłaby duża rzecz, jakby udało mu się taką skuteczność utrzymać. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo zaraz pewnie wróci Rondo, chociaż jego Niestety. braku tak w sumie. Nie wiem, widzisz Rondo w pierwszej piątce w ogóle? Nie, mam nadzieję, że nie będzie grał w pierwszej piątce. Zdecydowanie nie. Nie widzę spacingu z Rondo, z Magi w pierwszej piątce. Tam będzie za ciasno, jak jedynym shooterem będzie dany Green. Zdecydowanie Rondo. No ja wiem, że on swoje minuty dostanie, że to jest nieuniknione. Natomiast zdecydowanie mam nadzieję, że to będzie z ławki. Ja myślę, że w trakcie sezon ma 82 spotkania, więc minuty na pewno dostanie. Natomiast tak jak ty, mam nadzieję, że niekoniecznie kosztem na przykład Caruso, który daje spacing, Tak, daje trochę dobrą obronę. żywiołowości. Natomiast z drugiej strony mogą być takie mecze, kiedy pewnie będziemy musieli grać bez LeBrona i tak dalej. I to są te mecze, w których mam nadzieję, że Rondo tutaj będzie w stanie być takim generałem zespołu i pokierować grą całej drużyny. Powiedz mi, tam rzutowo chyba nie najlepiej na razie stoimy, jeśli chodzi o nasz atak Tak, ale z ostatnio. drugiej strony, jak wygrywamy mecz wyjazdowy z silną drużyną, trafiając bodajże 8 z 30 trójek, no to będzie, jak zaczną te trójki wpadać? No właśnie, no i powiedz mi, jak ci się podoba praca Vogla? Raczej na plus. Znaczy, no, tak jak oczekiwaliśmy, no Vogel ma reputację trenera defensywnego i dość ograniczonego ofensywnie, i rzeczywiście tak to wygląda. Lakersi są przygotowani w obronie. No, na razie, jak przycisną, to po prostu, no, trudno cokolwiek przeciwko ich obronie zdziałać. Natomiast atak jest dosyć toporny. Niewiele się tam zwykle dzieje, chociaż muszę powiedzieć, że akcje po timeoutach są zwykle niezłe, że też wspomnę trójkę Greena, ale nie tylko. Natomiast tak generalnie, Ale no tam wiesz, zwłaszcza ale z początki tam meczu są zwłaszcza słabe. pierwsze kwarty mamy chyba bardzo słabe faktycznie. Tak. Ten line-up z Anthony Davisem i Javalem McGee jest się generalnie. Natomiast mamy świetne trzecie kwarty. I tu właśnie mi bardzo zaimponował Vogel, bo nie boi się tego, żeby zrobić małe zmiany w przerwie meczu. I tam chyba w jednym spotkaniu Caruso wpuścił do pierwszej piątki Tak. kosztem, nie wiem, Javale, dobrze kojarzę? Tak, Chyba obniżył tak, skład. tak, tak. To było Utah, tak? Nie jestem pewien. Na pewno tak, na pewno z Utah wyszedł Davisem na centrze w trzeciej kwarcie, tylko nie pamiętam, czy to z Caruso było, Wydaje mi ale się, że wiem, że. wpuścił Caruso albo któregoś małego, Na pewno jakiegoś Poltera albo. na pewno w którymś meczu Caruso wyszedł z pierwszej piątce. No, tylko nie, no, mniejsza o to. I tam w sumie w tych pięciu meczach już dwa takie mecze były, że w Tak. drugiej połowie robił zmianę w składzie, co nie zdarzało się często. Natomiast ja mam wrażenie, że w porównaniu z Luke'em Waltonem robi dużo lepszą robotę. Z Luke'em Waltonem było tak, że ja sobie coś tam oglądałem i sobie myślałem, kurczę, ja to bym ustawił to tak i tak, jakbym miał ten zespół. I tak wydawało się to bardzo logiczne, natomiast Luke Walton potrzebował kilku, jeśli nie kilkunastu spotkań, żeby dojść do takich wniosków i wprowadzić je w życie. Natomiast Vogel mam wrażenie, że szybciej reaguje niż ja zdążę pomyśleć, że wstawiłbym tutaj na przykład tego Grajka, żeby zobaczyć, jak się sprawdzi w takim ustawieniu. I w ogóle pod tym względem, no tutaj propsuje bardzo. No tylko to, no, dopóki nie będziemy mieli jednego, dwóch Grajków, którzy będą trafiali trójki jak na zawołanie, no to będziemy mieli trochę problemów, bo ta obrona też będzie grała inaczej i będzie troszeczkę trudniej. Tu załamany jestem naprawdę KCP.
Nie wiem, no, który to jest jego sezon w Lakersach? Trzeci, czwarty, trzeci? Trzeci. Trzeci. Mnie już się powoli cierpliwość kończy. Ja należę do kibiców, którzy zawsze wspierają swoją drużynę, wierzą i tak dalej. I jasne, że działy się już cuda w tej lidze, że zawodnicy powiedzmy po, nie wiem, po weekendzie gwiazd albo po jakimś tam momencie nagle grali 2 razy lepiej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przy KCP, no po prostu mi ręce opadają. I to chyba nie jest kwestia umiejętności, to jest chyba kwestia tego, co on ma w głowie. Jego chyba zżera trema i tak dalej, bo wtedy, kiedy prowadzimy 20, to on potrafi wyjść na boisko, sieknąć chyba tam 5 rzutów na 5. Tak było, kiedy dobijał, nie wiem kogo dobijał, czy Utah dobijał, czy Charlotte dobijał. Któryś ze swoim taki mecz mieliśmy właśnie, że on wyszedł już przy plus 20 i sobie tam chyba, może to z Memphis tak było, z Memphis chyba tak było właśnie, że sobie dorzucał już kiedy był wynik rozstrzygnięty. I tak sobie myślę, że kuźwa, gdyby on robił to, na ile ma kontrakt, to naprawdę nie potrzebowalibyśmy żadnego wsparcia w postaci Iguodali, czy tam jeszcze innych strzelców i tak dalej. No właśnie, Jędras, powiedz mi, czy ty obstawiasz, że ten zespół, który mamy obecnie, to nie jest taki roster, którym skończymy ten sezon? Myślę, że tak. Myślę, że jakaś kosmetyka będzie. Trudno powiedzieć. Na pewno Lakersi będą polować na graczy z tych wykupów w trakcie sezonu, którzy będą wolnymi agentami jakichś weteranów. Ktoś tam pewnie będzie, jeżeli nie Iguodala, to ktoś inny. Ostatnio gdzieś tam, nie wiem czy widziałeś, pojawił się tweet Darrena Collinsona, Tak. który wrzucił zdjęcie z logiem Clippers i logiem Lakers, po czym szybko go skasował Myślisz, że jedni i i drudzy do niego dzwonili? bardzo możliwe, ponieważ obie drużyny potrzebują gracza na obwód. Clippersom przydałby się zmiennik na pozycji numer 1, no ale Lakersi wiadomo, każdy solidny, przydatny, obwodowy również by się przydał. A Collison nie dość, że akurat potrafi grać pick and roll, to jeszcze ma dobry rzut, więc tutaj by pasował Lakersom. Więc myślę, że coś takiego może być. Widzę dwie opcje. Albo Lakersi pozyskają zawodnika na obwód któregoś z wolnych agentów, który jakiś się trafi, czy to będzie Iguodala, czy Collison, czy ktoś inny, i wtedy prawdopodobnie spuszczą Cousinsa, przepraszam. Albo jakaś wymiana, może na przykład z udziałem KCP, bo pamiętajmy, że rok temu Lakersi byli blisko wymiany KCP, który chciał odejść w trakcie sezonu do zespołu, w którym dostanie więcej minut. Tam mówiło się o wymianie za Arizę między innymi. Kto wie, czy w tym sezonie tak nie będzie, jeżeli na przykład Kuzma po powrocie zabierze minuty KCP. Może Rich Paul będzie chciał swojego klienta przenieść do zespołu, gdzie będzie miał większą rolę, i pytanie, czy taki zespół się znajdzie, który będzie KCP chciał i będzie miał cokolwiek ciekawego do oddania. Także takie dwie opcje bym rozważał jako możliwe. Ja myślę, że problemem będzie to, że KCP, znaczy kontrakt KCP jest bardzo dobry, bo to może jest wysoki kontrakt, ale na obecne standardy to jest fajny kontrakt, bo nie jest długi, a możemy przejąć jakiś gorszy kontrakt zawodnika, który jest w drużynie, która zaraz będzie chciała się przebudować. Więc to jest bardzo dobry kontrakt po to, żeby kogoś wyciągnąć. Oczywiście coś trzeba będzie dodać, coś, czyli albo pick w drafcie, albo jakiegoś grajka, który fajnie rokuje, typu właśnie Caruso, czy ktoś tam inny, kto jest zakontraktowany. No i ja bym to tak chyba widział, że wcześniej czy później. Nie wiem, czy Kazinsa spuszczą. Wydaje mi się, że Kazins to jest gracz, który, jeśli oni go nie wytransferują, to myślę, że w przyszłym sezonie podpisze znowu z Lakersami. Chyba na tym najbardziej im zależy, że Kazins to jest taki projekt długofalowy i może nie na ten sezon nawet, ale na przyszły rok. I oni się dobrze No znają, tak, kumplują. tylko w tej chwili nie ma miejsca w rosterze, więc ktoś będzie musiał Nie, polecieć, mamy jedno jeżeli... miejsce, Nie, mamy jedno nie, 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 jest miejsce. 15 zawodników. 15 graczy mamy pod kontraktami. Ale poczekaj, tam są dwa kontrakty, te Tak. two-way, tak? Tak. I chcesz mi powiedzieć, że nie mamy w tej chwili nikogo, że musielibyśmy Nie. się kogoś pozbyć, żeby. Dokładnie tak. Nie żartuj sobie. No to teraz zburzyłeś mi w ogóle cały światopogląd i wszystko. Runął mój świat, No, Jędras. przepraszam cię, no przykro mi bardzo.
No to wow, no to trudno, no to w takim wypadku faktycznie ten DeMarcus byłby chyba pierwszy do odstrzału. Chociaż jest jeszcze rookie Horton Tucker, który nawet się nie pojawił na boisku i nie sądzę, żeby coś tam wniósł do gry. No zobaczymy, no zobaczymy. No wow, no teraz mnie troszeczkę zszokowałeś i generalnie to jestem w szoku. To co, kończymy? No to chyba trzeba Przerwa, będzie, no. potrzebujesz przerwy. Chyba trzeba będzie, bo już nie wiem, co ja mam powiedzieć w tej chwili. No muszę, wiesz, muszę się przespać z tym, no. Wypić coś na trzeźwo, tego nie, wiesz, nie ogarnę, no. No dobra, jak już jesteśmy przy takich tematach odbiegających od Lakersów i tak dalej, no to nie tęsknisz za niektórymi graczami, którzy w zeszłym roku biegali w koszulkach z złota i purpury? Oczywiście, no, łezka się wokół kręci, jak się ogląda mecze Pelikanów. Kiedy się widzi, co wyrabiają, zwłaszcza co robi Ingram, ale też Lonzo i Hart. Fakt, że Pelikany ładnie grają, ładnie przegrywają, ale trzeba powiedzieć, że no jednak miło oglądać tych zawodników w drużynie, która ma naprawdę ogarniętego ofensywnie coacha. Który potrafi ich ustawić tak, jak być ustawieni powinni, i którzy tak w sytuacji, w której nie muszą tracić miesięcy długich na to, żeby po prostu znaleźć swoją rolę w zespole. No cóż, no nie powiem, żebym tą wymianę za Davisa odwrócił, bo nie. Dokonałbym jej jeszcze raz, gdyby taka była możliwość. Natomiast, no jasne. Fajnie by było tych chłopaków cały czas oglądać w barwach Lakers. Ja niestety trafiłem na bardzo zły mecz Pelikanów, bo to było w starcie chyba z wczoraj, czy przedwczoraj z Oklahomą. I tam naprawdę poza, tak jak wspominałeś przed naszym nagraniem chyba, mówiłeś o 15 zbiórkach Harta. No to Hart sobie tam biegał, pudłował, zbierał, coś tam zapunktował z pół dystansu. Lonzo też jakoś tam się mocno nie pokazał. Ingrama w ogóle nie było, bo poszedł do szatni na początku meczu. Natomiast no, widziałem te statystyki z pierwszych trzech spotkań i no szczęka trochę opada. I no miło, no, ja się strasznie cieszę. Ja życzę im naprawdę jak najlepiej. Mam nadzieję, że Ball i Ingram to są goście, którzy pewnego dnia będą All-Starami, będą prowadzić Pelikanów nawet do mistrzostwa. I niestety pewnie nieraz będą się na nas mocno mścić w meczach z Lakers. No i co, no fajnie, że Lonzo ten rzut zaczął siedzieć z dystansu. I śmiać mi się czasami chce, jak czytam niektórych kibiców właśnie, jak dopiero zaczynają dostrzegać pewne rzeczy, które my dostrzegliśmy już rok temu, tak? Czyli na przykład to, że Hart świetnie zbiera i to, że Hart nie przegrywa pojedynków na półstapie, kiedy broni wyższych. Pamiętam, że w zeszłym sezonie praktycznie w każdym meczu, kiedy Hart dostawał w obronie po zmianie krycia jakiegoś wysokiego i ten wysoki próbował z nim grać jeden na jeden, to zawsze mi się śmiać chciało, bo ci zawodnicy za każdym razem byli mega zdziwieni, że nie są w stanie go przepchnąć i nie są w stanie na nim zapunktować z pola 3 Tak, sekund. I takie samo dokładnie. zdziwienie na twarzy zawodników widzę teraz, jak kryją Caruso albo Caruso robi przechwyt, dunk. I to jest mniej więcej ten sam wyraz twarzy. I to się świetnie ogląda i czasami można się pośmiać dobrze z tego. Tak, tak samo właśnie oglądałem mecz Pelikanów z Denver i też była sytuacja, że Paul Millsap myślał, że ma łatwą drogę do kosza, a się trochę zdziwił, jak nie A to przepchnął nie ma Harta. tak łatwo. Nie ma tak Nie ma, łatwo. nie ma, nie ma. No. No dobra, Jędras, no słuchaj, no wydaje mi się, że chyba żeśmy sobie wszystko tak w miarę przegadali. No to jest dopiero 5 spotkań, więc nie ma co chyba bić piany. Tak naprawdę wszystko to, czego się spodziewaliśmy, to na razie się dzieje. Chociaż szczerze mówiąc, ja nie spodziewałem się, że będzie 4-1. Myślałem, że będzie więcej wpadek. A Zobaczymy ten miesiąc. nie spodziewałeś się, że wygrają z Clippersami na starcie? Wiesz co, nie, 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 Właśnie, nie. bo nic nie mówiliśmy o tym meczu, a to w sumie taki był dosyć poważny sprawdzian. Statement. Tak, niestety Nie, no w ogóle ten stopiony. mecz z Clippersami on mnie załamał, bo tak jak Lakersi jeszcze w preseason sobie grali fajną zespołową koszykówkę i tak dalej, i tak mniej więcej wyglądają też teraz, to w tym meczu z Clippers to tak praktycznie non-stop było grane ISO albo LeBrona, albo Anthony'ego Davisa. I to było męczące troszeczkę i to ułatwiło chyba Clippersom sprawę. Natomiast no, świetnie zagrał wtedy Green, to w ogóle było wow.
Trafił masakrycznie dużo trójek, przywrócił nas tak naprawdę w pojedynkę do gry, po czym wszedł znowu LeBron i się skończyło, bo zamiast grać zespołowo na trójkę, to zaczęło się granie na ISO i niestety nie pykło. No, jakby LeBron zagrał jak z Dallas, to mogłoby być inaczej, no No ale tak, niestety no trafił mu się dokładnie. słaby mecz. Dlatego no tak sobie myślę, że to dopiero październik, listopad. Był październik, teraz już mamy listopad, więc to jest jeszcze długa droga i tak naprawdę no nie wiemy, jaki będzie skład na koniec sezonu, nie wiemy, kto będzie zdrowy, bo to patrząc na te wszystkie drużyny, to jest chyba główny faktor, tak? Świetnie to było widać po Toronto Raptors w zeszłym sezonie, kiedy tak naprawdę dawali odpocząć Kawhiowi i zdrowy Kawhi w playoffach zrobił różnicę na miarę tytułu. Natomiast no, na przykład w Golden State nie dawali odpocząć swoim zawodnikom. I dzisiaj sytuacja wygląda tak, że zespół, który praktycznie pierwsza piątka Golden State, która tam wyszła w którymś meczu chyba z DeMarcusem Cousinsem na piątce, cały zespół jest kontuzjowany i to jest przerażające, bo zespół, który spokojnie dzisiaj, nie wiem, w obecnym rosterze może Golden State nie biłoby się o mistrzostwo, ale oni biliby się spokojnie o przewagę własnego parkietu, a tu Zong, no i nie ma tych gości, są kontuzjowani i tak naprawdę nie ma Golden State, no. No tak, no ale no, ileż oni mieli sezonów zakończonych w czerwcu? Chyba 4 albo 5 z rędu, no to Raczej. krótkie wakacje, wielkie obciążenie i mentalne, i fizyczne, no to potem wychodzi. No to widzieliśmy już niejedną dynastię, która rozpadała się właśnie przez problemy zdrowotne. No Lakersi też to na własnej skórze doświadczyli, może nie tak spektakularnie jak Warriors, ale też się sypali. Natomiast no, to jest takie trochę, powiedzmy, szczęście w nieszczęściu dla Warriors, bo teraz sobie mogą spokojnie ten sezon odpuścić. Fakt, oczywiście kontuzje nigdy nie są pożądane, ale na przykład i tak do pół biedy, że Curry sobie złamał rękę, a na przykład nie rozwalił sobie kolana. Czy tam jakieś drobne urazy Greena. Oczywiście gorzej z Thompsonem, który ma więzadła. Natomiast no jak tak teraz powiedzmy ten sezon raczej już jest na straty spisany, no ale to oznacza prawdopodobnie wysoki wybór w drafcie, a potem kto wie, jakieś dobre trafienie zawodnika młodego, ewentualnie sprytna, mądra wymiana i Warriors mogą być za rok znów w grze wśród najlepszych, kto wie, także no ten sezon jest na pewno stracony, ale no, trzeba zapłacić za te wszystkie lata długie walki o tytuł. Myślisz, że ktoś tam na górze nad tym czuwa i wyrównał właśnie rachunek? Tak zwani koszykarscy bogowie. Aha. Nie wiem, kto wie, kto Mnie to wie. przeraża, bo tylu wrogów, ile sobie narobili Golden State Warriors przez ten czas, tyle ekip, które skończyło bez mistrzostwa, bo trafili na tych Warriors. To jest naprawdę. Gdyby nie ci Warriors, LeBron James miałby pewnie ze cztery tytuły więcej. No może przesadzam, no ale co najmniej trzy. Co No najmniej. kto? Myślę, że Houston Rockets mieliby też tytuł spokojnie. Liga wyglądałaby troszeczkę inaczej pewnie. A tak mamy rok 2019, LeBrona w Lakersach i to wszystko jest totalnie inaczej niż mogłoby być. No. No tak, no tak, no, takie zrządzenie losu, że akurat Warriors trafili w tym sezonie, kiedy był ten wielki skok salary cap i Kevin Durant był wolnym agentem i oni akurat mieli wtedy kasę. No ale to też liga jest sobie sama winna, bo tam były propozycje, żeby troszkę ten skok salary cap rozdzielić na kilka lat, żeby to tak nie skoczyło nagle, tylko żeby stopniowo rozrastało. I wtedy nie byłoby takiej sytuacji, że nagle pół ligi miałoby tyle pieniędzy i nie byłoby sytuacji, w której Warriors stać by było na Duranta. No ale wszyscy chcieli jednak, żeby to było na raz. No i W kontekście wyrównania szans i tak dalej, salarii i w ogóle, to było mega chore dla pozostałej drużyny. My tego tak mocno nie odczuliśmy, bo byliśmy w dole i zanim byśmy się odbudowali, to i tak by jeszcze parę lat minęło. Natomiast kibice tych drużyn, które wtedy mocno biły się o mistrzostwo, no to wiesz, to było logiczne, że jeżeli, znaczy logiczne, no logiczne, nielogiczne, no łatwo było przewidzieć to, że jeżeli najlepszy zawodnik ligi będzie dostępny, to wybierze sobie tą drużynę, która da mu największe szanse na tytuł. I Durant wybrał Warriors i wybrał świetnie. Ma dwa tytuły i tak naprawdę czystą głowę, bo teraz jest kontuzjowany, ma sezon w plecy.
ale nie przystąpi do kolejnego sezonu z takim, wiesz, na zasadzie, kurczę, nie zdobyłem tytułu, muszę cisnąć i tak dalej, i tak dalej. On po prostu zrobił już swoje i wszystko to, co zrobił od tego momentu, to jest takie wszystko ponad to, tak? Taki bonus po prostu. No tak, no tak. Więc. Ale jeszcze będzie miał szansę też o ten tytuł powalczyć, prawdopodobnie. Nawet wyglądają No, na mocną ekipę. Także, raczej. Nets chyba są najlepiej rzucającą trójki drużyną w lidze. I tak, jak pamiętam ten mecz preseason, kiedy zabili nas trójkami, to sobie pomyślałem, kurde, ale ta liga NBA się rozwinęła. Nawet tacy Nets, którzy w zeszłym sezonie już byli świetni w trójkach, jeszcze są lepsi w tych trójkach i tak dalej. No A tak. dzisiaj patrzę, że Nets są naprawdę najlepsi w lidze w trójkach, Chociaż więc wow. akurat przegrywają na razie start sezonu, No, mieli kiepski układ przegrywają tam, 2-4, myślę, że muszą ale się jeszcze trójeczki. dograć. Natomiast Oni mają popatrz, no to masz. skoro, no tak, Oni skończ. mają 2-4, serio? Mają 2-4. Tak, mają 2-4. Wow. 2-4. Ale dobra, bo chciałem jeszcze tak na koniec, jak już zaczęliśmy o innych zespołach, to Aha. kto tak z potencjalnych przeciwników Lakersów na drodze do tytułu takie zrobił największe wrażenie na tobie na razie w tych pierwszych No, kilku meczach? Filadelfia. No, to bez. Zobacz, pojechali do Portland bez Embiida, który jest Embida. zawieszony. I wygrali, także no, to będzie ciężki. Oni nawet ciężko się. Życzyłbym sobie, żeby nie doszli do finałów, o tak powiem, bo mam wrażenie, że łatwiej będzie nam się zmaczapować z innymi zespołami niż z Filadelfią. Chociaż i Filadelfia, i Milwaukee to są, wow, to są ciężkie, ciężkie twory. Natomiast z Filadelfią jest taka sytuacja, że jak schodzi Embiid, to zostaje Al Horford, który gra na centrze, grał na centrze wiele lat. Przysparza wielu problemów i no, to jest problem. Na zachodzie, no, Houston to jest dla mnie taki zespół, taki, którego albo nienawidzisz, albo kochasz. I tak jak oglądałem sobie któryś fragment meczu, jak leciał ostatnio w telewizji, to tak grali kiepsko i nagle właśnie z Brooklynem grali, z Brooklyn Nets. I był taki fragment chyba w pierwszej czy drugiej kwarcie, kiedy szło im strasznie słabo, nie trafiali w ogóle, tam przegrywali chyba nawet z tym Brooklynem, czy wokół remisu było coś takiego. I człowieku, przez 1,5 minuty w pięciu kolejnych akcjach trafili 3 razy za 3, 3 trójki z rzędu. Później Harden został sfaulowany przy rzucie za 3, więc dorzucił kolejne 3 rzuty wolne. Po czym jeszcze kolejna akcja, jakieś łatwe punkty spod kosza za 2, bo obrońcy wyszli na obwód mocniej i była dziura pod koszem, ktoś tam sobie rzucił. W 1,5 minuty zdobyli 14 punktów i to właśnie pokazuje, że Houston, tam, nie wiem, chyba James Harden ma teraz jakieś takie statystyki na zasadzie, nie wiem, 6 strat na mecz, 15 rzutów oddanych za 3, skuteczność tam 28% czy 30%. Czyli generalnie każdy normalny trener w polskiej lidze posadziłby go na ławce za takie procenty i cyferki. Natomiast mają chyba jeden z najlepszych ataków w lidze, tak? No, Houston ma w tej chwili statystycznie pierwszy atak i 29. obronę. A 29. obronę mają? O Tak, Jezu. tak. No to zobaczymy, ile będą w stanie wygrać tym atakiem. Natomiast no nie wiem, no Utah swoje, Denver swoje gra, Minnesota też na plus, ale ja mam wrażenie, że im dalej w las, tym oni tam chyba spuchną. Phoenix Suns na razie zaskoczyli chyba Clippersów i kogoś tam jeszcze. Natomiast też mam wrażenie, że Phoenix Suns z meczu na mecz to też już będzie tak trochę słabiej. Dallas wygląda nieźle. Portland to oczywiście ekipa, której należy się zawsze bać. Szczególnie u siebie, chociaż oni tam jakieś mocne problemy z kontuzjami mają. No i na zachodzie to chyba No, nie, tyle. No. czekam aż Clippersów wspomnisz. No nie, no Clippersi to wiadomo, że Clippersi to jest pierwsza siła zachodu i to w ogóle nie. Bez dwóch zdań, to nie, to ich nie wymieniam, bo mam ich po prostu tak wysoko. No, Okej, tam okej, na okej, wschodzie ja nie wiem. też. No dla No mnie to jest właśnie, no. największy rywal, największy problem po drodze dla Lakersów to są Clippersi, a Mhm. potem na drugim miejscu Filadelfia, na pierwszym to Clippersi to prawdziwy ból w tyłku. A ktoś Po cię jeszcze prostu. zaskoczył tak pozytywnie, negatywnie? Pozytywnie, negatywnie, wiesz co, raczej nie. No to wspominałeś, no zespoły pokroju Phoenix bardzo fajnie zaczęły. Natomiast, o, wiesz co, może zdziwię wszystkich, ale oglądałem sobie mecz Cleveland z Indianą, wygrany przez Cleveland u siebie i po prostu byłem w szoku. Cleveland za taką ładną koszykówkę, że naprawdę, no obejrzałem cały mecz, bo tak się ich przyjemnie oglądało. Ten nowy trener Jim, John Beilein, który przyszedł z Uniwersytetu Michigan, jest po prostu świetny, on tak ich ładnie ułożył, no zespół, który ma naprawdę ograniczony roster, tam jakiś dwóch młodych na obwodzie biega, w tym debiutant Garland, pod koszem jest Love z Thompsonem,
Trochę dziura na trójce, ale naprawdę to, no, Love wygląda trochę jak w czasach Minnesoty. Thompson gra świetnie, naprawdę. A jak czy, powiedz mi, jak Chaddy Osman? Osman gdzieś tam nie rzucił się w oczy generalnie Szału w nie meczu, zrobił, w szału nie którym zrobił. widziałem, ale zespół jako całość, no wiadomo, cudów nie zdziałają, bo mają go słaby skład, ale naprawdę trener wykonuje według mnie mega robotę, są świetnie ułożeni i chyba jeszcze czasami ich obejrzę. No tam czytam jeszcze, że chyba Miami Heat zyskali kilku fanów, bo No tak, raz, że dobrze pierwszy zaczęli. rzecznicy fajnie grają, dwa, że no i ten bilans, jaki oni tam mają bilans? 4-1, no tak samo 4-1, jak Lakersi. tak jest. Więc no też chyba mały szoczek, natomiast no to jest początek sezonu. Tak śmiać mi się chciało, jak się sezon zaczynał, że na początku będziemy pisać, że no te mecze na początku to się nie liczą, bo to jest październik, listopad, to się o mistrzostwa nie gra. Prawdziwa koszykówka zacznie się dopiero po przerwie na Weekend Gwiazd. Później po przerwie na Weekend Gwiazd zaczyna się pisanie, że o teraz to nie ma prawdziwej koszykówki, bo połowa zespołów już jest wyeliminowana z walki o playoffy, więc zaczynają tankować, więc te mecze to jest taka loteria. Trafiasz czasami na spotkania, które wiadomo, że się skończą 30 punktami dla drużyny X i że prawdziwa koszykówka zaczyna się w playoffach, a później przychodzą playoffy i każdy mówi, że prawdziwa koszykówka to się zaczyna dopiero w finałów konferencji, bo tak naprawdę to są dwie drużyny, które coś grają, a reszta to nic. I tak naprawdę do maja będziemy chyba czekać na to, żeby prawdziwą koszykówkę obejrzeć, która a tak naprawdę ta prawdziwa koszykówka już jest, już trwa. Dokładnie. To tak to na sam dobry wywód na zakończenie. No dobra, no to co? No to 24 odcinek Jeziorany Podcast kończymy. Podsumowaliśmy sobie początek. Przed nami, no myślę, że fajny sezon. Wreszcie będą playoffy w Jezioranach, więc trzeba się jarać. I, no i co? No i do usłyszenia do następnego podcastu. Żegnają Was Rafał Niewiadomski i Andrzej Cymorek. Dzięki.